Obok mnie powinna siedzieć taka osoba, która będzie mi wypłacać liścia, kiedy zaczynam smutać. Ej, no, chciałbym bardzo, ale wpadam w takie monologi czasami, że sam siebie wysłuchać nie mogę. Wtedy wyciągam rękę i kasuję nagranie. I tak trwa to od samego poranka, kiedy próbuję dla was zrobić dobry materiał i skoncentrować moje myśli. Ale ja rozumiem, dlaczego ten natłok informacyjny mnie tak rozwala i jestem amator. Przyznaję wam, jestem amator. Słuchajcie, powrót Niemca do polskiej polityki. Tutaj aż słychać świńskie wycie z Niemiec i radość Unii Europejskiej. Ja skomentuję to dla was wprost. Prosty sposób, z pupy do ust, a potem zmiana, w klej, w piasek, w muszelki, to jest taka anegdotka. Dalej, Niedzielski nie odpowiada przed polskim sądem, przed jakim odpowiada? Rządzący krajem Polska nie odpowiada przed władzami wykonawczymi w Polsce. Kuriozium niewolnictwa, jakie tylko mogło być, to nie jest śmieszne. Koniec tematu, następny, wtekę, Kanada, lecimy. Słuchajcie, ja się wręcz poczułem w obowiązku na dzień dzisiejszy powtórzyć mój odcinek dotyczący pieczętowania ludzi, sakramentów i robienia tych wszystkich znaków na swoje ciele na wspaniałym świątyni. Jestem troszeczkę oburzony. Jak będę czytał, to myślę, że się troszeczkę uspokoję, ale ja naprawdę nie chcę tego odcinka robić po raz setny, kolejny, tysięczny. A więc siadamy wygodnie. Calm down, Mikey, calm down. Usiądź obok siebie, opanuj się i posłuchajcie innymi słowami, bo ja to się zapętlam, gadam, ble, 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 opluję się i zabełkoczę i tyle mogę powiedzieć. A żeby posłuchać konkretnej wypowiedzi, żeby posłuchać tego, ja bym wam to inaczej trochę przekazał, szybciej, krócej, ale wtedy byliście mieli pięciominutowy odcinek, zapluty wizjer i taką głowę od tego. No nie nadaje się takich emocjonalnych rzeczy robić, ale skupiamy uwagę na żmijowym plemieniu dzisiaj. Naprawdę jest weekend i no nie da rady inaczej. Nie ma dzisiaj żadnych spisków, nie ma ten. Jedziemy z nimi, a jeszcze się zdenerwuję, to otworzę dzisiaj zakazane księgi i pokażę wam 15 największych zbrodni tej sekty. Ach. Właśnie. Dziękuję, dziękuję. Pewnie już każdy z was powiedział, weź się gości opanuj. Tak, opanowałem się. Buziaczki, kochani. Aha, i na koniec odcinka weekendowa bomba dla was, specjalnie dla was, moich kochanych widzów. Weekendowa bomba, w ogóle nie na temat. Coś wam po prostu puszczę, szybka 2-3 minutówka, żeby fajnie było w komentarzach i w ogóle. Dodamy obserwację oczywiście tego kanału, bo jest naprawdę świetny. Pieczętowanie ludzi przez Kościół. Artykuły to fragmenty z dwóch poniższych linków od Taraki 2004-2005 roku. Autora o pseudonimie Alhen, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli to czyta. Kościół działa jak koń trojański. Ludzie biorą go za coś, w czym rzeczywistości nie jest. No dobra, zanim zacznę to czytać wszystko, to proszę, jeżeli jesteście zagorzałymi katolikami i jeżeli indoktrynacja kościoła jest dla was ważna i tak dalej, to po prostu omijcie ten odcinek, nie oglądajcie go, tutaj nie będzie spisków, tutaj nie będzie nic, tutaj będzie po prostu przeczytanie artykułu, z którym żaden katolik nie zgodzi się, więc to nie jest artykuł i materiał dla was, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. No po prostu fajniej by było tego nie wiedzieć i tak dalej, nie? A pewnych rzeczy nie da się odzobaczyć lub zaprzeczyć. Kościół działa jak koń trojański. Ludzie biorą go za coś, w czym rzeczywistości nie jest. Myślą, że spotykają tam Jezusa, miłość, przebaczenie. I taki jest zewnętrzny pozór. W rzeczywistości jest to jedna z najniebezpieczniejszych organizacji, jakie kiedykolwiek nosiła Ziemia. Jednym sposobem na jej zlikwidowanie jest pozbawienie jej dopływu energii poprzez zaprzestanie chrzczenia ludzi i żerowania na ich energii. Obecnie Kościół sprawuje 7 sakramentów, które nie mają nic wspólnego z nowotestamentowymi
nowotestamentowymi rytuałami żydowskiej sekty ucznia Jezusa. Mało tego, chrześcijaństwo ma w ogóle niewiele wspólnego z Jezusem, gdyż założona przez jego bezpośrednich uczniów gmina jerozolimska, której przewodził rodzony brat Jezusa, Jakub, zwany Sprawiedliwym, przestała istnieć w 70 roku naszej ery, gdy Żydów pogromili Rzymianie. Wtedy to kościół jerozolimski przestał definitywnie istnieć, a prawdziwa sukcesja apostolska została przerwana i bezpowrotnie utracona. Całe znane nam chrześcijaństwo instytuowane wywodzi się od Szawła z Tarasu, zwanego Pawłem, który pierwej będąc oprawcą chrześcijan nawrócił się niespodziewanie podczas rzekomej wizji Jezusa i zaczął głosić jakoby jego naukę, nawet dla niewtajemniczonych. Nowotestamentowe pisma Pawła, pełne jurydyzmu, mizgonizmu, homofobii, jak i w ogóle fobii wszelkich, pozostają w jawnej sprzeczności z ewangelicznymi naukami Jezusa. Paweł pozostawał w permanentnym sporze z uczniami Jezusa i jego apostolstwo było samo zwańcze i nigdy nie uznane przez gminę jerozolimską. Kościół katolicki jest organizacją sprawującą magiczną kontrolę nad duszami swoich wiernych. Wierni są tylko owcami, które się regularnie strzyże. Jedynym celem tej struktury jest gromadzenie, kradzież, energii i oddawanie jej praktykom pieczętowania ludzi. Czynione jest tak od 1700 lat. Prawie wymówiłem. Słuchajcie dalej. Materiał jest naprawdę ostry. Kościelni funkcjonariusze kradną ludziom duszę. Dusze to centra mocy człowieka. Jest 7 sakramentów. Chrzest, bierzmowanie, spowiedź, komunia, małżeństwo, kapłaństwo, namaszczenie chorych, zwania ostatnim namaszczeniem. Ja przypominam o 7 dniach tygodnia, 7 grzechów głównych. Ja przypominam o magicznej liczbie, jaką jest 7 7 czakramów w naszym ciele i 7 pieczęści. Lecimy dalej. Tu będzie wszystko wyjaśnione fajnymi słowami, nie moimi, no. Nauka o sakramentach, zdaniem kapłanów kościelnych, została przekazana w całości przez samego Jezusa, co jest nieprawdziwym twierdzeniem i nadinterpretacją, bo na przykład sakrament małżeństwa jest jako odrębny rytuał kształtował się dopiero w XI wieku. Przedtem uznawano po prostu lokalne tradycje orzenku, nie przypisując im charakteru sakramentalnego. Pod pozorem czynności sakralnych zakłada się ofiarom tak zwane pieczęcie. Kościelni funkcjonariusze nazywają sakrament bierzmowania pieczęcią Ducha Świętego. Jaką naturę mają pieczęcie jako takie? Służą między innymi do sygnowania dokumentów jako znaki ich autentyczności, oznaczania własności, pieczętowanie komisyjne zamkniętych pomieszczeń, zamykania tajnej korespondencji, znakowania bydła. Po co zatem pieczętować ludzi? Jeśli człowiek jest wolnym podmiotem, to nie potrzeba mu znaku autentyczności. Nie jest też bydłem, chociaż symbolika owczarni swego pasterza sugeruje, że jednak może nim być. Nie ma w nim nic tajnego, ani nie trzeba w nim nic zamykać, a jednak ludzi się upieczętuje. Ma to oczywiście wymiar symboliczny, ściśle mówiąc magiczny. Chrzest. Od wieków trwa pieczętowanie ludzi. Odbywa się to poprzez czarnomagiczne rytuały zwane sakramentami. System ten działa tak, że już nowonarodzone dziecko rodzice dobrowolnie przynoszą kapłanowi, aby ci dokonali pierwszego rytuału, chrztu. Jednak on nie ma nic wspólnego z obrzędem opisanym w Ewangelii. Przede wszystkim nie jest aktem świadomym, dobrowolnym, pomijając inne kwestie. Kościelny sakrament chrztu jest rytuałem magicznym, pętającym duszę dziecka. Ja tego przypominam, w jakim wieku do sakramentu chrztu świadomie podszedł Jezus. Na głowie ofiary kapłan kreśli palcem umaczanym w poświęconym oleju znak krzyża, po czym egzorcyzmuje diabła, następnie polewa dziecku wierzch głowy 3-krotnie wodą, wypowiadając odpowiednią formułę: ja ciebie chrzczę. Ten egzorcyzm ma sprawić, aby szatan i inne demony opuściły dane dziecko. Ale dlaczego domniewa się, że to dziecko jest już nawiedzone przez szatana? Końcówka mojego ostatniego filmu mówiła wam o potrójnym zaklęciu na różne rzeczy. Końcówka mojego filmu zajawiła wam temat. Postanowiłem wam po prostu wytłumaczyć to czyimiś słowami, czyimś artykułem, tak, ażeby to się przyjęło i na algorytm, i na waszą
otwartość, że tak powiem, bo ja zawsze podkreślam, że ja jestem osobą wierzącą w Boga. Na głowie ofiary kapłan kreśli palcem umaczanym w poświęconym oleju znak krzyża. Aha, to już było. Skąd taki pogląd? Magia działa tak, że jeśli coś wzywasz po imieniu, to to przychodzi. Kontekst inwokacyjny jest wtórny. Jeśli coś wyprzedzasz, a tamtego czegoś w rzeczywistości nie ma, to to przyjdzie, bo usłyszy swe imię. Egzorcyzm przed chrztem jest wskazaniem demonicznym siłom, gdzie mają swoją nową ofiarę. W starych tradycjach uznaje się, że na czubku głowy znajduje się ujście centralnego kanału energii, zwanego jako czakram Saharasra. Przez ten czakram dusza opuszcza ciało w momencie śmierci lub też w momencie oświecenia przez ten następuje łączność ze światem duchowym. Znam świadectwo pewnej osoby, która poddała się regresji hipnotycznej, która doszła do momentu chrztu, miała wizję zalewającą ją czarnej, śmierdzącej smoły, która wpływa weń przez czubek głowy. Według mojego rozeznania kapłani w momencie chrztu kradną duszę dziecka, pieczętują ciało poprzez wykonanie wspomnianych czynności magicznych tak, aby ta dusza nie mogła swobodnie do ciała powrócić. Pisząc dusza, mam na myśli szamańską wkładnię tego terminu. To właśnie huna jest potrzebna, żeby zapoznać was właśnie też z naukami szamanów, ale mamy na to czas, naprawdę, naprawdę. Zgodnie z szamańskimi doświadczeniami mamy wiele dusz, w tym jedną najważniejszą, którą można utracić. Wtedy trzeba ją odzyskać. Po chrzcie człowiek nie ma kontaktu z najważniejszą częścią siebie, pozostając przez resztę życia tworem niekompletnym, niezintegrowanym i pokawałkowanym. Nie ma kontaktu z jaźnią i jest praktycznie rzecz biorąc martwą istotą. Zdarza się, że wskutek różnych doświadczeń życiowych, determinacji, owa pieczęć się poluźnia i można odzyskać częściową łączność ze swoją duszą. Ale są to przypadki sporadyczne. Aby w pełni odzyskać duszę i sprowadzić ją do ciała, konieczne jest podjęcie trudnego procesu. Symbolika krzyża jest wieloznaczna. W tradycji chrześcijańskiej jest związana z rzymskim narzędziem tortur i egzekucji wykonanych na ludziach podrzędnej kategorii. Rzymian posiadających prawa obywatelskie ścinano. Krzyż służył do śmiertelnego unieruchomienia ofiary, tak aby skonała dusza się pod ciężarem własnego ciała. Centrum odniesienia współczesnego chrześcijaństwa jest człowieczeństwo unieruchomione i przybite do narzędzi kaźni. Od wieków ludzie spoglądają na ten symbol, nie zdając sobie sprawy, co on oznacza. Czynienie tego znaku na czole dziecku jest ukrzyżowaniem również jego człowieczeństwa. Jest symbolicznym unieruchomieniem jego istoty, zależnej odtąd od woli swych oprawców i dysponentów mocy, który odbiera się im ofierze w czasie sprawowania tego rytuału. Wypędzenie demona nad małym dzieckiem jest zgubne w skutkach. Stara magiczna zasada głosi, że nie ma znaczenia forma gramatyczna zaklęcia. Jeśli ktoś zaklina bogactwo mówiąc niech nie będę biedny, to skutkiem wypowiedzenia tej formuły może być tylko bieda. Jeśli kapłan woła szatana, wypędzając go z miejsca, gdzie go nie ma, to demon najprawdopodobniej przylezie, o czym wspomniałem, bo ktoś wzywa jego imię. Też powiedziałem kiedyś wam w którymś odcinku, że mózg nie rejestruje słowa nie. Nie chcę się zaszczypawkować. Oznacza wpajanie swojej głowy w swoją głowę chcę. Mózg nie czyta słowa nie, jest to psychologicznie udowodnione. Skutek egzorcyzmu. Wokół ofiary gromadzą się demony, a pracę mają ułatwioną, gdyż ochrzczony został właśnie pozbawiony duszy, źródła swej mocy. Wiele dzieci w czasie chrztu przeżywa koszmar. Dławią się one, wypadają w spazmy, drgawki, sinieją, duszą się i tym podobne. Bierzmowanie. Rytuał ten odbywa się poprzez znak krzyża na czole, czyniony palcem umoczonym w poświęconym oleju, wykonany przez biskupa lub innego kapłana w jego imieniu. Podczas tego rytuału biskup wypowiada formułę: przyjmij zmianę daru Ducha Świętego. W kościołach wschodnich prawosławnych pieczętuje się całe ciało, czoło, usta, gardło, klatkę piersiową, serce, dłonie i stopy, z czego formułą pieczęciu daru Ducha Świętego. Prawosławie stosuje metodę hurtową. Można je nazwać po prostu zamykaniem trzeciego oka. Trzecie oko zwano w tradycji jogi czakramem
anahata jest związane ze zdolnością doświadczania wizji, iluminacji, jasnowidzenia i tak dalej. Kapłani zamykają to trzecie oko, przystawiając na nim swoją pieczęć, aby adept nie był zdolny do samodzielnego doświadczania wizji. Jedyna wersja ich doktryny przekazywana jest intelektualnie przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Nikt nie ma prawa samodzielnie poznawać tamtej strony. Wizja jest istotną częścią percepcji człowieka. Bez niej jest się tylko tworem przekazującym treści z drugiej ręki. Wizja uzdrawia, daje wolność i decyduje o kreatywności. Zdolność doświadczania wizji jest tym, co odróżnia nas od reszty ożywionej materii. Świadomość człowieka jest tak skonstruowana, że jest ona polem wizyjnym. Umysł człowieka to ocean możliwości. Jeśli adept ma dostęp do swego umysłu, swej jaźni, jest wolną istotą, jeśli traci prawo dostępu tam, jest martwą maszyną. Jest nieadekwatną masą mięsa i ścięgien, zaprzągniętą do niewolniczej pracy na rzecz systemu i zasilania go swoją energią. Skutkiem powszechnego wyłączenia tej zdolności u ludzi jest skrajna technologizacja życia i regres cywilizacyjny, którego najjaskrawszym symptomem jest zastąpienie wizji przez telewizję. Inni decydują o tym, jakie treści i obrazy kierują życie naszym i naszej społeczności. Kościół przywiązuje bardzo dużą uwagę do mediów, które nazywa w charakterystyczny sposób środkami masowego przekazu. Kto ma władzę nad obrazem, pokazywaniem ludziom pozbawionym wizji, ten ma faktyczną władzę nad nimi. Kapłani karmią adepta ciałem i krwią Zbawiciela. Rytualny posiłek zmieniono w kolejny obrzęd magiczny. Najpierw mówią adeptowi, że jest winny, że w mistyczny sposób brał udział w mordzie na Mesjaszu. Każą mu jeść jego ciało i pić jego krew. W ten sposób łamane jest tabu kanibalizmu. Eucharystia chrześcijańska z konsumpcją ciała i krwi Jezusa ma te same cechy, co rytualny kanibalizm, mimo że została przeniesiona do sfery symbolicznej. W magii coś jest z tym, za coś się uznaje. Jeśli uznasz, że kawałek chleba jest ciałem Jezusa, to w magiczny sposób on się nim staje. Działa to do tego stopnia, że odnotowano udokumentowane i zweryfikowane naukowo wypadki, że konsekrowana hostia zamieniała się w ustach adepta w kawałek skrwawionego ludzkiego mięsa. W ten sposób w miejsce własnej duszy przyjmuje się jej substytut w postaci swoistego agregora. Mówiąc bardziej obrazowo, instalowany jest w ciele i w świadomości obcy byt o naturze metafizycznej wirusa, który potrafi przejść stopniowo władzę nad całym człowiekiem. Agregor ten nie ma nic wspólnego z nowotestamentowym Jezusem. Poza tym, że nazwano go podobnym imieniem, jego macki obejmują wszystkich uczestniczących w łamaniu tabu kanibalizmu podczas przyjmowania chleba i wina, zmienionym poprzez dokonanie na nich magicznych operacji. Spowiedź. Centralnym punktem tego rytuału jest osobiste wyznanie swoich przewinień kościelnemu funkcjonariuszowi. W tradycji katolickiej ofiarę nazywa się penitentem, a spowiednik pełni rolę sądu. Jeśli mamy sąd, to gdzie obrońca? Ofiara jest sama swoim oskarżycielem. Proszę zauważyć podobieństwo do publicznej samokrytyki w państwach komunistycznych. Nie ma obrońcy, jest poddawana sądowi. Tradycyjnym gestem pokuty jest bicie się w pierś. Rytuał ma przede wszystkim wpływ na sferę uczuć. Dotyczy ośrodka zwanego tradycji indyjskiej czakramem serca. Przy czym zaznaczam dość luźno, nawiązuje do tej tradycji, bowiem w innych tradycjach można zauważyć podobne korespondencje władz psychicznych i duchowych do ośrodka ciała, głowa, świadomość, serce, uczucia, splot słoneczny, emocje. Spowiedź może powodować uzależnienie. Ofiara zaczyna skupiać przede wszystkim na sobie, bojąc się popełnić kolejne wykroczenie. Popada w rozwój autyzmu pomieszanego z narcyzmem. Sąd spowiedzi przypomina jej nieustannie, kto jest jej panem i od kogo zależy. Penitent nie jest definicji osobą wolną. Osoba wolna nie podlega sądowi. Pojęcie wolności jest tutaj kluczowe. Komunia. Wyznajemy wszystkie swoje grzechy i straszności, jakie to zrobiliśmy mając te 8-9 lat i przyjmujemy ciało Chrystusa, przyjmujemy fizycznie zaimpregowany kawałek opłatka, który ma nas przemienić w Jezusa, czyli wzmacniać nałożoną tożsamość i rozwijać poczucie winy i autodestrukcję, nawet jak się temu opieramy. Kolejne sakramenty to pokuta zwana sakramentem pojednania, małżeństwo i kapłaństwo, których w tym tekście szerzej nie opiszę. Tylko nadmienię, że pokuta związana jest z utrzymywaniem adepta w poczuciu winy, aby kontrolować jego poczynania.
Z kolei małżeństwo i kapłaństwo związane są po pierwsze z kontrolą nad popędem płciowym, ale także pilnują ważnej patriarchalnym społeczeństwie systemu dziedziczenia. Kapłan zachowuje celibat, aby zgromadzony przez niego majątek kościelny nie był przez nikogo dziedziczony. Kontrola energii seksualnej daje kościołowi, kościelnemu agregorowi potężną moc. Małżonkowie katolicy powinni uprawiać seks tylko w dniach płodnych kobiety. Wstrzemięźliwość seksualna powoduje, że gromadzi się w ciele w świadomości potężna energia, którą karmi się zainstalowany agregor. Mówiliśmy właśnie o tym, że biali magowie wznoszą swoją energię drogą, kanalikami w kręgosłupie. Ta moc trafia do mózgu i zaczyna się kreacja. Mówiliśmy o tym, mówimy o tym w odcinkach. Wszystko potwierdza się, jak widzicie, w innych jakby źródłach. Ostatnim sakramentem jest tak zwane ostatnie namaszczenie, którego pierwotnym był uzdrawianie poprzez nakładanie rąk. Dzisiaj nie ma nic wspólnego z uzdrawianiem. Wykonuje się je głównie na człowieku w stanie agonii. Kapłan w czasie tego rytuału w praktyce zamyka umierającemu czakrę u podstawy kręgosłupa, gdzie drzemie najsilniejsza mocy, zwana w sankcji jako kundalini. Jest to toniczna moc witalności, siły oświecenia. W prawidłowym procesie w chwili śmierci kundalini powinna się przebudzić i wędrować wzdłuż kręgosłupa aż do czakry korony na czubku głowy i doprowadzić adepta do iluminacji. Zaznaczam, że co niektórzy osiągają tą iluminację za życia, podążając jako świetliści wśród ludzi. Ale adept ma zapieczętowaną czakrę korony, zapieczętowaną czakrę podstawy i kundalini, przejęto przez kapłana rytualnie poprzez przekazana agregorowi. Agregory i demony. Zarówno agregor, jak i demon stanowią realne byty rezydujące w sferze, nawiązanej ongi w środowisku okultystycznym astralnym. Demony korzystają z przestrzeni ludzkiego umysłu, jak i z ekranu lub fali nośnej. Czasami nie zachowują tej reguły i manifestują się fizycznie. Chociaż są to przypadki sporadyczne, wymagają zaangażowania ogromnych pokładów mocy i można je porównać na przykład do spięć w instalacji elektrycznej. Demony potrzebują ludzi, tak jak przestrzeń internetu potrzebuje komputerów, aby zamanifestować swoją treść na ekranach monitorów. Internet jest realny i policzalny, choć w systemie binarnym, ale bez urządzeń preferyjnych istniał sam dla siebie. Podobny agregor kościelny ma naturę sieci, do której podpięte są jego ofiary. Agregor ten ma nader paskudną naturę. Bywają bowiem również agregory o naturze bardziej neutralnej. Ten więc jest po pierwsze bardzo stary, a po drugie uzależniony od ofiar, których ciągle mu brakuje. W jego otchłani funkcjonuje wiele demonów, a najpopularniejszym z nich jest szatan, zwany też nie do końca słusznie Lucyferem. Pełni on naturę strażnika, jak ktoś kiedyś słusznie spostrzegł. Jego zadaniem jest bycie tym wilkiem czyhającym na owczarnię u pana. Owce boją się wychylić poza stado i bardzo pilnują swego pasterza, ale muszą dawać się strzyc, a niekiedy i dać zeżreć, choć odbywa się to po cichu, tak aby inne owce się nie wystraszyły. Jeśli chodzi o Lucyfera, to uważam jednak inaczej. No tego to aż sam jestem zaciekawiony, bo wypadł mi telefon z ręki, nie? Nie są tym samym, co szatan strażnik. Jest on drugą po demonie Jahwe postacią religii monoteistycznej. Jest panem demonicznego ładu. Odrywa swe ofiary od samych siebie i zwodzi ich izolorycznym światłem doskonałości. A mówiłem wam, że lucyferianie to się próbują oświetlić. Jest niezależny od agregora kościelnego. Stanowi autonomiczne pole mocy obecnie we wszystkich prawie tradycjach. Drugi demon, stający jednak w centrum uwagi, to Jahwe. Stary, okrutny i paskudny w swej naturze. Pustynny demon wojny i pogody. Stary Testament, kronika jego działań, jest historią pisaną krwią. Jahwe początkowo zasilał się energią życiową ofiar składanych z ludzi. Potem zadowalał się zwierzętami, a w końcu samemu ewoluując zapragnął ludzkich dusz. Myślę, że agregory i demony mają naturę podobną do, dajmy na to, ameby. Mogą się dzielić, klonować, a dodatkowo jeszcze ewoluować i mutować. Tak też było z Jahwe. W jednym polu mocy, jakim superagregorze, działają obecnie inne, spokrewnione ze sobą pola mocy. Inną naturę miał pierwotny Jahwe, inną ma współczesny katolicki ojciec, a jeszcze inną ma Allah. Zdaje się,
inny też duch protestantyzmu ze swoim sojuszem zawartym z kapitalizmem jako głównym polem swej aktywności. Obecnie dwa z tych agregorów zdają się walczyć ze sobą o rząd dusz. Islam i protestanto-kapitalizm. Ścierają się na limesie cywilizacji arabskiej i anglosaskiej, a podłożem tego konfliktu jest ropa naftowa. Ojciec, demon katolicyzmu, zdawał się słabnąć poprzez ostatnie dziesięciolecia. Przypomniał schorowanego starca, niedołężnego okrutnika, wykorzystując swoją władzę rękoma najemników. To jest mroczny i drapieżny świat, a my jesteśmy jego bazą pokarmową. Oprócz tego egzystuje wiele pomniejszych demonów. Ich natura jest podobna. Przyczepiają się do swych ofiar i zasilają się resztami ich mocy. Każdy poddany rytuałom kościelnym ma przypisane sobie przynajmniej jednego, indywidualnego demona, który jak cień wlecze się za nim całe życie. Rezyduje w jego umyśle, zatruwając go myślami o poczuciu winy, upośledzając go na przykład w dziedzinie seksualności. 5 minut. W ten sposób od wieków trwa proceder rabowania niczego nie podejrzewających ludziom. Pozostają one uwięzione i zasilają kościelną organizację, która nieprzerwanie przez 1700 lat pozostaje silna i niezłomna. Opiera się wszystkim wiatrom historii, gromadzi bogactwa ziemi i ludów, mając jednocześnie wszystko w pogardzie. Nie boi się ani bogów, ani demonów, ani królów, ani rewolucji. Mało kto odważy się podnieść rękę na kościół. Kiedy rozmawiałem z ludźmi, wielu z nich przyznaje mi rację, ale nigdy nie mieli odwagi otwarcie się do tego przyznać. Podejrzewam, że niektórzy czytelnicy tego tekstu, o ile dotrą do tego miejsca, wyrażą swoje głębokie odurzenie na fakt targnięcia się na świętości. Im większa ich złość, tym silniej zainstalowany u nich agregor, o którym wspomniałem. Im silniejszy protest, tym większa pewność, że mam rację. Im żarliwiej będą protestować, tym bardziej potrzebują pomocy. Wielu przed nami poszło na zatracenie. Wielu bezpowrotnie zaginęło w czeluściach mrocznych. Przestrzeni kościelnego agregora. Wielu już nie da się uratować. I tutaj mamy podane antidotum. Ale ja zachowam się inaczej. Podam wam link w opisie do całości artykułu. Na spokojnie przeanalizujecie sobie za i przeciw. Pójdziecie sobie w tą króliczą norkę i zobaczycie, jak wiele źródeł, jak wiele wypowiedzi, jak wiele z tego, co tu właśnie przeczytaliśmy sobie, pada wszędzie już. Co dzieje się w Kanadzie? Jakim cudem pod kościołami znaleźli już 1100 zwłok dzieci męczonych, smażonych na krzesłach elektronicznych. Dzieci, które popełniały samobójstwa, bo nie mogły wytrzymać tortur. Ja się nie dziwię, że palone są pomniki. Ja się nie dziwię, że niszczone są miejsca kultu i obrzędów czarnej magii. A na koniec obiecana bomba i obiecana niespodzianka dla was. Chciałbym, żebyście posłuchali 3-minutowego wystąpienia i wyciągnęli sobie, jak zwykle, szereg wniosków. Piszę, to jest coś bardzo ważnego i tak uznałem, przeczytam wam. Otóż e-mailu jest cytat, którym Julian Ross cytuje wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Ja zacytuję przetłumaczony kawałek. W 2013 roku w sprawie sądowej patologii kontra Myriad Genetics Incorporation USA Sąd Najwyższy orzekł, że ludzkie DNA nie może zostać opatentowane, ponieważ jest produktem natury. I to jest pozytywne. Ale pod koniec orzeczenia Sąd Najwyższy orzekł, że jeśli ludzki genom zostanie zmodyfikowany przez na przykład mRNA, które są obecnie w użyciu, to genom może zostać opatentowany. Oznacza to, że każdy, kto zgodził się i otrzymał szczepionkę, jest od teraz technicznie opatentowany, a coś, co jest opatentowane, jest zastrzeżone i zostanie włączone do definicji trans ludzi. Osoby prawnie zidentyfikowane jako transludzie nie mają dostępu do praw człowieka ani praw przyznanych przez państwo. Dzieje się tak, ponieważ nie są klasyfikowane jako w 100% biologiczne lub ludzkie.
Dlatego technicznie każdy, kto otrzymałby tę szczepionkę, nie miałby już dostępu do praw człowieka. Niedawno pojawiło się kilka dokumentów prawnych na ten temat, więc wyjaśnienia powinny... I powiedzmy, że tym miłym akcentem i tymi miłymi słowami zakończymy dzisiejszy odcinek. Kochani, naprawdę bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Pioneczki dla wszystkich. Pozdrowionka. Dzięki za komentarze, dzięki za aktywność, dzięki, że oglądacie, słuchacie i cały czas rozwijacie te wszystkie teorie, podsyłacie mi materiały, ciekawe wycinki z całego świata. Mamy rękę na pulsie, cały czas mamy rękę na pulsie. Jeszcze raz, miłego dnia, miłego weekendu i jeżeli będzie coś godnego uwagi na dzień jutrzejszy, na pewno usiądę i będę nagrywał. Pozdrawiam was wszystkich, kochani, trzymajcie się, cześć.